Cześć, witajcie, witam was w kolejnym odcinku z World of Tanks. Moi drodzy, dzisiaj na kanale po raz kolejny bitwa Marasa, którego widzieliście materiał o, a właściwie którego potyczkę widzieliście w moim materiale na temat dziewiątki polskiej, którą Maras zrobił ogromną ilość uszkodzeń. Dzisiaj mamy T-28, TDK amerykańskiego tier 8. Losowanie na mapie, za którą nie przepadam obecnie, czyli Zatoka Rybacka. Maras jest rzucony na topkę, więc losowanie dla niego dobre. I podejmuję taktykę, w której skieruję się na środek. Co do samego T-28, ja nawet nie wiem, czy robiłem jakieś materiały na temat tego TDK na swoim kanale, czy ekspiłem go jeszcze, kiedy YouTube'a nie miałem, ale wydaje mi się, że może coś było. Musielibyście poszukać, po prostu nie pamiętam, bo to już tyle lat minęło, że człowiek nie wie, o czym nagrywał, o czym nie nagrywał, o których pojazdach. Ja te 28 nie lubiłem, nienawidziłem może tak, dlatego że pojazd to był niesamowicie wolny, z pancerzem już wtedy niewiele znaczącym, bo dziewiątotierowe medy, te nowsze medy potrafiły na podstawowej pesce bez problemu penetrować nasz przedni kadłub, znaczy, przepraszam, nasz przedni pancerz, a dodatkowo też często wtedy w T28 padał silnik. Tutaj nawet na sprawnym silniku jeździliście wolno, no to na silniku, który był uszkodzony, się praktycznie już nie jeździło, a nie były to czasy, kiedy zestawy naprawcze można było wykorzystywać wielokrotnie. Obecnie T28 został zmieniony, dostał buffa z tego, co kojarzę, do mobilności. W modelu HDL również jego pancerz został chyba troszeczkę przerobiony i wydaje mi się, że T28 obecnie jest TDK-iem, który wytrzymuje zdecydowanie więcej. Natomiast w czasie, kiedy ja nim grałem, był po prostu złomem i na tle ja jedną załogą robiłem obie linie amerykańskich TDK-ów, no to po przesiadce z T28 na T28 Prototype to mniej więcej wyglądało tak, jakby ktoś położył obok gówna czekoladę i różnica zarówno w smaku, jak i zapachu, wiadomo, że zapewne na korzyść czekolady. Chociaż tutaj zaraz ktoś cierpliwy powie, a skąd wiem, że jak smakuje to drugie, bo to tak można się zawsze przyczepić, ale wiecie, o co mi chodzi, tak? I wtedy po prostu no, protek był dużo, dużo przyjemniejszy. Jak obecnie się gra tym TDK-iem, to już musicie mi pisać w komentarzach, bo może są jacyś fani amerykańskiego TDK-a osmotierowego, jakim jest T28. Ja do nich nie należę i po prostu do tego pojazdu wracać nie zamierzam. Maras za to wykorzystał bardzo dobrze losowanie. Pojechał sobie na środek, o dziwo, TDK-iem bezwieżowym i to dość ślamazarnym, ale przy takim losowaniu ten pancerz tutaj daje zapewne radę, a przede wszystkim działo, które tutaj jest przy tym reloadzie, no robi robotę. Mamy tutaj armatę o średnich uszkodzeniach 400, to jest to samo działo, co ma T-34, premka amerykańska. 297 peny na goldzie, 248 na pocisku zwykłym, więc bardzo ładne wartości. No i tutaj dość ciekawe zagranie, dlatego też tę bitwę postanowiłem wam pokazać, bo bitwa jest dość krótka, stąd też zacząłem gadkę swoją jak najszybciej to tylko możliwe. Widzicie, Maras wyjeżdża, spotuje, bije, już ma 2800 uszkodzeń, 5000 uszkodzeń po asyście. W mieście osamotnione AT-15, gdzieś tam przeciwnicy ustawieni tak, jak o, widzicie, Tygrysa przy bazie. Dramatyczna gra, żeby zostać przy własnym kapie na takim, na tej mapie, tak, żeby zostać czołgiem ciężkim. Wiadomo, że Tygrys tam do czołgu ciężkiego to niewiele, z czołgiem ciężkim w tej grze niewiele ma wspólnego, tutaj raczej tak naprawdę tam raczej chodzi o DPM i fantastyczne działo, no ale mimo wszystko no, pozycja dość dziwna, ale oczywiście jak wróg gra słabo, to nie należy mu przeszkadzać, a Maras, a już widzimy, ten Tygrys po prostu jest stokowy, no to należy mu współczuć. Więc Maras tam się zapewne nie przejmuje, wykorzystuje to, że przeciwnik gra jak gra i sobie farmi sobie uszkodzenia, potem taką bitewkę mi podesłał. Ja stwierdziłem, że jest to niezły powód, żeby w krótkim czasie właśnie pokazać wam dość przyjemny wynik, dość nietypowe zagranie jak na TDK, a jednocześnie też właśnie poruszyć tę 28, wątek tego TDK. Więc jeżeli jesteś fanem tego pojazdu, grałeś nim kiedyś, grasz nim teraz, to będę wdzięczny, jeżeli wypiszesz dokładnie, co się w nim pozmieniało w komentarzu, co według ciebie miało największy wpływ na zmianę gry tym TDK-iem.
co byś poprawił, a co według ciebie jest już wystarczające i co tak naprawdę sądzisz, drogi graczu, jeżeli grasz tym TD-kiem. Czy ten pojazd ma rację bytu w obecnym WoCie, czy jednak no, na tle wielu innych TD-ków ósmotierowych, w tym dobrych TD-ków premium, jednak te 28 dalej jest pojazdem mocno przeciętnym. 4735 uszkodzeń, tyle już sobie Maras nafarmił w 5 minut, ponad 5000 ósmotierowym TD-kiem. Szybko, łatwo i przyjemnie ta bitwa naprawdę wygląda na bardzo, bardzo prostą. Przeciwnik idealnie się tutaj ustawiał dla naszego bohatera, żeby go obijać. Ten T25x2 z tego co widzimy jest na awku, więc łatwe dobijanie uszkodzeń, ale Tygrys wcześniej na awku nie był. Artylerii próbują naszemu tutaj dzisiejszemu bohaterowi mocno uprzykrzać życie, ale niewiele w stanie są mu tak naprawdę napsuć. 12 do 5, zostaje już tylko VKP i 2 klikery. VKP daleko od nas, jest GW Panther, cyk, dziękuję. Koleś wysłany do garażu, 5945 uszkodzeń widocznych pokazuje nam licznik, 6 fragów i T28 zmierza w stronę kapa przeciwnika. Tak naprawdę Maras przejechał sobie od jednego kapa do drugiego przez środek mapy z lekkimi slalomami przy środku. Teraz lorka się ujawniła. Obrywa jeszcze dobre losowanie dla naszego bohatera. Zrobił 7 fraga, wygrywa 15 do 5. Zobaczmy screeny. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za tę bitewkę Maras oczywiście uzyskał znakiem i środką asa pancernego. Do tego medal Paskucciego, duży koliber, czołgista kamper, o dziwo. A przecież tak naprawdę Maras sobie cały czas jechał do przodu i większość tych przeciwników raczej spotował sam dla siebie. No ale strzelał ich na dystansie powyżej 300 metrów. No i oczywiście Top Gun. 7 fragów, 6455 uszkodzeń, tyle zrobił nasz bohater. Znowu jest to bitwa Marasa, w której ma on ogromną przewagę na tle reszty drużyny. W 6 minut i właściwie 6 minut 17 sekund, tyle potrzebował Maras w tej bitwie, żeby nastrzelać 6500 uszkodzeń, zrobić 7 fragów i przekroczyć 1700 punktów bazowego expa, dokładnie 1723 punkty bazowego expa, 24 strzały oddane, 21 trafionych, 20 z penetracją, na te prawie 6,5 kafla uszkodzeń, 2700 na dystansie powyżej 300 metrów, uszkodzenia zablokowane przez pancerz 880, niewiele przejechany, bo tylko kilometr, bez konta premium gra nasz bohater zarobił 10 tysięcy kredytów expa, mu wpadło 3446. I tak jak mówię, dla mnie kiedyś pojazd po prostu złom, dno totalne, do przejścia i do zapomnienia. Czekam na komentarze, co sądzicie o nim obecnie, czy też może go nie lubicie. Chętnie poczytam, podyskutuję z Wami. Maras, dzięki wielkie za kolejną powtóreczkę, a na dzisiaj się już z Wami żegnam. To taki krótki, szybki materiał z gry, jaką jest World of Tanks. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, lajkach, bo jest to bardzo potrzebne do rozwoju kanału. Chcemy, żeby ta społeczność kanału nasza tutaj się rozwijała, żeby była większa, a jednocześnie, żeby filmy docierały też do szerszego grona odbiorców, więc pomóżcie mi, bo to Wy tę społeczność tworzycie. To tyle ode mnie, trzymajcie się, cześć!